Witajcie na kolejnej lekcji historii. Dzisiaj opowiem wam o Konfederacji Barskiej. A tak po kolei, zaczniemy od przyczyn. Potem scharakteryzuję przebieg Konfederacji Barskiej. A na końcu zajmiemy się oceną tego wyjątkowego zjawiska w dziejach XVIII-wiecznej Polski. Na początek spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego wybuchła Konfederacja Barska. Przyczyna pierwsza, taka bezpośrednia, to jest oczywiście wszystko to, co wydarzyło się na Sejmie w Radomiu, który obradował w latach 1767-68. O Sejmie w Radomiu mówiłem na poprzedniej lekcji historii. To wtedy porwano do Kaługi czterech polskich senatorów, w tym dwóch biskupów. To wtedy zrównano w prawach dysydentów z katolikami. To wtedy wprowadzono w Polsce prawa kardynalne, których gwarantem była rosyjska caryca Katarzyna II. I właśnie sprzeciw wobec tego gwałtu, który dokonał się na Rzeczpospolitej w Radomiu, był przyczyną zawiązania Konfederacji Barskiej. Ale oczywiście można szukać głębiej. Taką zasadniczą przyczyną Konfederacji Barskiej była oczywiście utrata suwerenności, która dokonała się już za Augusta II. Polska od kilkudziesięciu lat była wówczas już protektoratem rosyjskim. I to rosyjskie zwierzchnictwo nad Rzeczpospolitą było coraz bardziej uciążliwe, coraz bardziej upokarzające. Konfederacja Barska narodziła się więc z chęci uwolnienia Polski spod obcej władzy, walki o polską suwerenność. Ale można patrzeć jeszcze głębiej. Konfederacja Barska jest ostatnią taką dużą emanacją szlacheckiego miłowania wolności. Szlachta słynęła z tego miłowania wolności. To umiłowanie wolności czasami prowadziło do anarchii. To umiłowanie wolności czasami było czynnikiem destrukcyjnym, ale to taka cecha immanentna polskiej szlachty. I właśnie Konfederacja Barska jest takim zrywem w obronie wolności, zarówno w tym wymiarze narodowym, jak i w tym wymiarze politycznym. Szlachta polska chciała znowu być gospodarzem we własnym kraju. I na koniec tych rozważań o przyczynach Konfederacji Barskiej cytat z historyka Jerzego Łojka. Ze środowiska ludzi dźwigających na sobie brzemię starodawnej i staroświeckiej tradycji Rzeczypospolitej, obciążonych wielu negatywnymi cechami dawnej świadomości, lecz ufnych w sens protestu narodowego przeciwko zniewoleniu i upadlaniu kraju przez obcą przemoc, wywiodła się Konfederacja Barska. Łojek zwraca tu również uwagę na to, że Konfederacja Barska jest takim ostatnim zrywem Polski szlacheckiej. Czasy stanisławowskie to czasy, kiedy rodzi się nowa Polska, ta Polska oświecona. Odchodzi w przeszłość Polska sarmacka. Konfederacja Barska jest ostatnim zrywem właśnie tej Polski sarmackiej. Aby zrozumieć fenomen Konfederacji Barskiej, warto sięgnąć do powstałych wówczas tekstów, bo Konfederaci Barscy pisali wiersze, pisali piosenki. Wiele tych utworów dotrwało do naszych czasów. Ale taką syntezą ducha Konfederacji Barskiej dał Juliusz Słowacki w swoim dramacie Ksiądz Marek. Zawarł on tam pieśń Konfederatów Barskich, w której jak nikt inny potrafił ująć wyjątkowość Konfederacji Barskiej. I w dużej mierze, dzięki właśnie Słowackiemu, Konfederacja Barska stała się mitem żywym w historii Polski. Posłuchajmy zatem pierwszej zwrotki pieśni Konfederatów Barskich z dramatu Juliusza Słowackiego Ksiądz Marek. Konfederacja zawiązała się 29 lutego 1768 roku w Barze, niewielkim miasteczku położonym na północy wschód od Kamieńca Podolskiego, niegdyś sławnej warowni, ale w XVIII wieku było to już tylko podupadłe miasteczko. Na czele Konfederacji Barskiej stanęli bracia Krasińscy. Podkomorze Różański Michał
oraz biskup kamieniecki Adam. Wśród inicjatorów znajdował się także starosta warencki Józef Pułacki, ojciec sławnego później dowódcy Kazimierza. Sięgnijmy teraz do tekstu źródłowego. Oto początek aktu założenia Konfederacji Barskiej. My, prawowierni chrześcijanie, katolicy rzymscy, naród polski wierny Bogu i Kościołowi, wolnym królom i kochanej ojczyźnie, uważając koniec nieszczęśliwych i strasznych środków, gwałtownie przeciwko wszystkiemu prawu uczynionych, nieomylnie wynikających, a przynoszący nieomylne nadwątlenie i prawie powszechną zgubę na wiarę świętą katolicką rzymską, widząc oziębłość w duchowieństwie wyższym, a w głowach większych świeckich obojętność, tudzież w obywatelach bezwstydną bojaźń i pomieszanie, a co najnieszczęśliwsza, że żadnej dotkliwości nie czując, nachylając swe niegdyś niezwyczajne głowy wolnego narodu pod jarzmo niewolnicze schizmatyków, lutrów i kalwinów, któreśmy krwią Chrystusa najdroższą i własną naszą odkupione bezpiecznie przed narodami nosili, nie dbając na tureckie, tatarskie, Szwedów, Kozaków, chówce, które jak cień jeden od zaciągającego słońca, tak oni od znaku Krzyża Świętego nikli przy heroicznym naszym orężu. Tym deklarowanym tutaj powodem zawiązania Konfederacji jest obrona wiary. To był sprzeciw Konfederatu przeciwko zrównaniu dysydentów w prawach z katolikami. Ale Konfederaci walczą również o suwerenność ojczyzny. Konfederacja jest takim zespoleniem celów religijnych i narodowych. Konfederaci walczą zarówno o niepodległość Polski, jak i sprzeciwiają się rzeczom, które w ich przekonaniu naruszają prawa katolickiej większości. Zawiązując Konfederację, uchwalono 10 punktów obowiązków sprzymierzonych, coś na kształt 10 przykazań. Punkt pierwszy brzmiał następująco. Wiary świętej katolickiej rzymskiej własnym życiem i krwią obligowany każdy bronić. Punkt drugi. Żadnych gwałtów, rabunków między katolikami, Żydami, lutrami, ani osobiście, ani przez subordynowane osoby nie powinien czynić. Proszę zobaczyć. W punkcie drugim pisze się o tym, że nie mają zamiaru krzywdzić niekatolików. Mówi się tu o Żydach, o luteranach. Mówi się o tym, że nie będą dokonywać gwałtów ani osobiście, ani przez osoby, które wyznaczą, które im podlegają. Kiedy do Warszawy dotarła wieść o zawiązaniu Konfederacji Barskiej, Stanisław August Poniatowski zwołał Radę Senatorów. Postanowiono tam wysłać do Baru poselstwo z Andrzejem Okronowskim na czele, celem skłonienia Konfederatów do rozejścia się. Ale niezależnie od tego, król Polski poprosił o pomoc wojska rosyjskie. Natychmiast też ambasador Repnin, nie zważając na skutki misji Okronowskiego, rozpoczął koncentrację wojsk rosyjskich przeciwko Konfederatom. Oto król Polski wzywa wojska rosyjskie, aby rozwiązały wewnętrzny polski problem. I te wojska rosyjskie, wspierane przez oddziały wierne królowi, zdobywają po krótkiej obronie Bar. Wydawało się, że Konfederacja upadnie. Tym bardziej, że przeciwko Konfederatom wystąpili nie tylko regularni żołnierze rosyjscy czy wojska królewskie. Przeciwko Konfederatom użyto również chłopskiej ludności Ukrainy. Oto podburzeni przez Rosjan, podburzeni przez duchownych prawosławnych, chłopi ukraińscy rozpoczynają tak zwaną koliwszczyznę, czyli falę pogromów na terenie Ukrainy należącej do Polski. Autor monografii o tym zjawisku, historyk Władysław Serczyk, pisał: w znajdującym się w pobliżu drewnianym kościele ojców franciszkanów na jednej belce powieszono zakonnika, Żyda i psa, przytwierdzając napis: Lach Żyd i Sobaka, Sewira odnaka. W Humaniu zbuntowani chłopi mieli wymordować od 15 do 20 tysięcy ludzi. Karol Mazur pisał:
Po wtargnięciu do miasta masy powstańców rozpoczęły mordowanie zgromadzonej tam ludności. W ruch poszły samopały, noże i spisy, a krew płynęła ulicami. Do najtragiczniejszych scen dochodziło w świątyniach, kościele, unickiej cerkwi i synagodze, gdzie obrońcy szukali schronienia. Hajdamacy podpalali je i siłą wyciągali stamtąd ludzi, zabijając na zewnątrz niemal wszystkich, bez względu na płeć i wiek. I jeszcze jeden tekst o tych straszliwych wydarzeniach na Ukrainie. Tekst Juliusza Słowackiego z poematu Benioski. Czy nie wiesz o tym, że na Ukrainie zaczęła się rzeź i szlachty wyrżnięcie? Pod święconymi nożami krew płynie, pop otwiera pierś, a chłop daje cięcie, wbijące serce, cały naród ginie, jak w zapalonym przez Boga okręcie. Wszystkie ofiary rzezi koliwszczyzny, od 100 do 200 tysięcy. Te opisy, które tu znajdujemy, bardzo przypominają to, co możemy spotkać w opisach rzezi wołyńskiej z czasów II wojny światowej. One przypominają te opisy z czasów powstania Chmielnickiego. Znowu ta nienawiść ukraińskich chłopów jest skierowana przeciwko Polakom, Żydom, przeciwko duchownym. Koliwczyzna przypomina trochę również to, co się wydarzyło kilkadziesiąt lat później w Galicji, czy tak zwaną rabację galicyjską. Oto podburzeni przez Rosjan i prawosławnych duchownych chłopi mordują polską szlachtę, zastraszają tą polską szlachtę. Powodują, że nie przyłącza się ona do Konfederacji Barskiej. A kiedy już Ukraina jest spacyfikowana, a kiedy już większość szlachty nie ma ochoty walczyć przeciwko wojskom rosyjskim, wkraczają oddziały armii rosyjskiej, wkraczają wojska królewskie i pacyfikują Ukrainę. I chłopi są znowu zagnani do pańszczyzny i w niczym się ich sytuacja nie zmienia. Zostali cynicznie wykorzystani, nie odnosząc z tego żadnych korzyści dla siebie. Wydawało się więc Rosjanom, że sprawa jest rozwiązana. Bart zdobyty, Ukraina spłynęła krwią, ale powstanie rozlało się na całą Rzeczpospolitą. Przybiera charakter wojny partyzanckiej. Wygląda to, upraszczając, w ten sposób, że co jakiś czas w kolejnych częściach kraju szlachta zawiązuje lokalne konfederacje, tworzy oddziały. Te oddziały ścierają się z wojskami rosyjskimi. Wcześniej czy później zostają rozbite i powstają kolejne oddziały. Trochę to przypomina powstanie styczniowe, ale tylko trochę, ponieważ w powstaniu styczniowym jest duże natężenie wojsk rosyjskich w kraju. Powstańcy skrywają się głównie po lasach. Tutaj te oddziały konfederackie maszerują przez wsie, przez miasta, nie kryjąc się specjalnie, aż do spotkania z wojskami wroga. Konfederaci próbowali przekształcić tą wojnę partyzancką w wojnę regularną. Jednym z tych, który był blisko takiego właśnie przekształcenia wojny konfederackiej w wojnę regularną, był hetman wielki litewski Michał Kazimierz Ogiński, który w 1771 roku zgromadził 2,5 tysiąca regularnego wojska. Na czele tej licznej armii odniósł kilka spektakularnych zwycięstw. Ostatecznie został pokonany przez Aleksandra Suworowa pod Stołowiczami 22 września 1771 roku. Mimo, że miał tam przewagę liczebną. Oddziały Suworowa liczyły zaledwie 800 żołnierzy. Ale konfederaci ustępowali wojskom rosyjskim pod względem uzbrojenia, ale przede wszystkim pod względem wyszkolenia. Ta szlachecka jazda w XVIII wieku była już anachronizmem. To nie była ta szlachta z wieku XVII. Jej wartość głowa była bardzo niska. Walczyła z regularną armią. Dowódcy konfederacji nie mieli wojskowego przygotowania, doświadczenia. Zdarzali się tam zdolni samoułcy, ale przeciwko sobie mieli regularną, świetnie wyszkoloną, świetnie wyekwipowaną i dobrze dowodzoną armię, z takimi dowódcami jak sławny później chociażby Suworow. Efekt był taki jak tutaj. Mimo przewagi liczebnej powstańcy przegrywali. Jak obliczają historycy, przez Konfederację Barską mogło się przewinąć nawet 150-200 tysięcy ludzi, ale nigdy pod bronią w wojskach konfederackich nie było więcej jak 10-20 tysięcy ludzi.
Niewielu było takich jak Kazimierz Pułaski, którzy walczyli właściwie od początku do końca Konfederacji. Wielu włączało się w walkę, ginęło, dostawało się do niewoli. Byli tacy, którzy włączali się w walkę, po rozbiciu ich oddziału wracali do domu, bo już mieli dosyć walki. Byli tacy, którzy włączali się w walkę dopiero pod koniec Konfederacji Barskiej. Legendarnym dowódcą Konfederacji Barskiej, który dzisiaj w dużej mierze uległ zapomnieniu, mimo iż pisali o nim również polscy romantycy, był prosty kozak, Sawa Celiński. Kiedy zawiązała się Konfederacja Barska, zebrał 30 kozaków i rozpoczął wojnę partyzancką. Pierwszą bitwę stoczył z pobitym wcześniej księciem Sołtykowym. Potyczka zakończyła się całkowitym zwycięstwem. Książę Sołtykow dostał się do niewoli, a jego armaty wzbogaciły konfederatów. Miejscowy dowódca konfederacki, Kwilecki, oddał mu dowództwo swojej przedniej straży. Pod jego komendą konfederaci opanowali Wyszogród, po czym całe Kujawy i Płockie przystąpiły do Konfederacji. W takiej sytuacji Kwilecki wydzielił Sawie oddział złożony z 300 jeźdźców, aby rozszerzył powstanie na Mazowsze. Na jego czele udał się pod Zakrocze. I tutaj odwołam się do literatury, do pamiątek Soplicy Henryka Rzewuskiego. W tej szlacheckiej gawędzie mamy obraz Konfederacji Barskiej. Tak Rzewuski opisuje to, co się miało wydarzyć pod Zakroczymiem. Cytuję. Rozwinęli się Moskale przed Zakroczymem i na widok naszych zaczęli strzelać z armat, kiedy jeszcze niepodobieństwo było nikogo trafić. Pan Sawa zalecił panu Dzierżanowskiemu cofać się przed kawalerią moskiewską, a sam, zakryty jego obrotem, rzucił się w lewo, by napaść na piechotę, jak się miasta oddali. Udało się doskonale. Pan Dzierżanowski, uciekając przed karabinierami i dońcami, tak ich za sobą wyprowadził, że pan Sawa, jak piorun, pokazał się pod samym Zakroczymem. Piechota moskiewska uszykowała się w czworobok i dała ognia, ale pan Sawa nie dał im się poprawić. Czworobok złamał, cztery armaty zabrał i cały batalion co do nogi wyciął. Opamiętała się jazda moskiewska, że się oddaliła, wzięła się więc do odwrotu. Pan Sawa ją przywitał kartaczami z armat przed siebie zdobytych. Na ten czas wszystko się rozsypało. I tak wszedł pan Sawa do Zakroczymia, gdzie mnóstwo było obywatelów po klasztorach uwięzionych, którym natychmiast wrota otworzono. Tak się podniosła Konfederacja w Zakroczymiu. Marszałkiem jednomyślnie ogłoszonym został Sawa, a regimentarzami panowie Lelewel i Kiciński. Bójcie się Boga, panowie, a prosty kozak, jak ja mam nad wami marszałkować? Innego marszałka nie chcemy, krzyknęła szlachta. Pan Bóg i twoje zasługi zrobiły ciebie polskim szlachcicem, nim Sejm ciebie takim uzna. Koniec cytatu. W ten sposób chłop stanął na czele szlacheckiej konfederacji. Sawa Celiński powiększył swój oddział do 2000 żołnierzy i kontynuował walkę z wojskami rosyjskimi na terenie całej Rzeczypospolitej, docierając pod Kalisz, Sieradz, Warszawę, Radom, Lublin. 28 kwietnia 1771 roku w bitwie pod Szrańskiem został ranny kartaczem Wudo, a jego oddział uległ rozbiciu. Sawa Celiński dostał się do niewoli, w której umarł 7 lub 8 maja 1771 roku. I jeszcze jedna jednostkowa historia. Najbardziej znany dowódca Konfederacji Barskiej, Kazimierz Pułaski. W kwietniu 1768 roku Pułaski stoczył pierwszą kilkugodzinną zwycięską potyczkę pod Starokonstantynowem na Ukrainie. Wkrótce potem, podczas oblężenia Berdyczowa, dostał się do niewoli. Zrzucono mu wolność w zamian za podpisanie dokumentu recesu od Konfederacji. Ponieważ oświadczenie było wymuszone, nie miał zamiaru go respektować. Już wkrótce ponownie stanął na czele konfederackiego oddziału. Jego szlak bojowy zaczął się od próby zdobycia Lwowa w 1769 roku. Potem walczył na Litwie, Podlasiu i Mazowszu. Wytrwałość oraz kawaleryjska fantazja przyniosły mu olbrzymią popularność wśród skonfederowanej szlachty, czego dowodem było nadanie mu godności marszałka ziemi łomżyńskiej. Jesienią 1769 roku i w pierwszym półroczu 1770 roku oddział Pułaskiego przeżył pasmo niepowodzeń. W tej sytuacji zdecydował się na odważny i doskonały pod względem taktycznym krok. Zajęcie we wrześniu 1770 roku klasztoru na Jasnej Górze. Pierwsza próba zdobycia Jasnej Góry z marszu zakończyła się klęską Rosjan.
drugą podjętą zimą 1771 roku. Tym razem pod fortecem nadszedł 4000 korpus generała Drewica. Jasnogórskiego sanktuarium przed Rosjanami broniło 1300 konfederatów. Trwające od 1 do 10 stycznia oblężenie zakończyło się klęską. Wszystkie szturmy zostały odparte. Rosjanie, podobnie jak 100 lat wcześniej Szwedzi, musieli odstąpić pokonani od jasnogórskich wałów. Jasna Góra okazała się doskonałą bazą wypadową, w której Pułaski penetrował Małopolskę i organizował wypady na nieprzyjaciela. Do Pułaskiego jeszcze wrócimy. Konfederaci opanowali również inne miejsca, gdzie stawiali opór wojskom rosyjskim, takie jak Wawel, Tyniec pod Krakowem, zamek w Lanskoronie. Konfederaci barscy zabiegali o pomoc za granicy i odnieśli tutaj pewne sukcesy. Konfederatom barskim pomogła Turcja, która nawet wypowiedziała wojnę Rosji, jak oficjalnie mówiono, w obronie Rzeczypospolitej. Ale niestety Turcy tą wojnę przegrali. W pomoc konfederatom zaangażowała się Francja, która wysyłała do Polski broń, pieniądze, a nawet swoich oficerów jako instruktorów wojskowych, którzy ofiarnie walczyli po stronie konfederatów, chociaż ich rady nie zawsze uwzględniały polskie realia. Do pewnego momentu konfederatom sprzyjała również Austria i Prusy. Dlaczego? Otóż Austria i Prusy uważały, że konfederacja osłabia Rosję, pogłębia chaos Rzeczpospolitej. W jakiejś więc mierze działa na ich korzyść. Dlatego też w początkowej fazie, zwłaszcza konfederacji, konfederaci barscy mogli liczyć na przychylną neutralność Austrii, a nawet na pewną życzliwość ze strony Prus. To wszystko się skończy później, kiedy to państwa te wezmą udział w pierwszym rozbiorze Polski. Z inicjatywy biskupa Adama Krasińskiego utworzono w październiku 1769 roku w Białej, na pograniczu austriackim, naczelną władzę ruchu, jednoczącą rozproszone inicjatywy w postaci Generalności Konfederackiej. Michałem Krasińskim jako marszałkiem koronnym i Michałem Pacem jako marszałkiem litewskim na czele. Jest to próba stworzenia tego swoistego rządu Konfederacji. Pomysł był jak najlepszy, ale niektóre posunięcia tej generalności dzisiaj większość historyków uważa za posunięcia nieszczęśliwe. I tak w 1790 roku Generalność Konfederacka ogłosiła detronizację Stanisława Augusta Poniatowskiego. Dla konfederatów Poniatowski był znienawidzonym królem ciołkiem, był faworytem rosyjskim, był królem, który przeciwko konfederatom wysyłał wojska. Więc ta niechęć konfederatów do Poniatowskiego jest zrozumiała. Natomiast akt detronizacji przecinał nikłe, prawdę mówiąc, szanse na jakieś porozumienie. Większość historyków uważa, że to był błąd, że ta decyzja o detronizacji Poniatowskiego nie dała jak gdyby Poniatowskiemu już żadnego wyboru, jak bezwzględne rozprawienie się z Konfederacją. Jeszcze bardziej kontrowersyjną decyzję podjęli konfederaci w roku następnym. Była to decyzja o tym, aby porwać króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego. Do dzisiaj historycy dyskutują, kto wymyślił, aby porwać króla Polski. Zajął się tym Kazimierz Pułaski. Wydzielony przez niego oddział udał się do Warszawy i 3 listopada 1771 roku, późnym wieczorem, na ulicy Miodowej otoczono powóz, którym jechał Stanisław August Poniatowski. Po krótkiej walce z nieliczną ochroną zamachowcy porwali króla. Potem mamy jedno wielkie pasmo kompromitacji. Zamachowcy się podzielili, rozdzielili. W końcu z królem został tylko jeden człowiek, Kuźma, który zrezygnował z porwania króla i pomógł królowi wrócić z powrotem do Warszawy. Ta nieudolność prowadzenia zamachu spowodowała, że znany pisarz zajmujący się historią wieku XVIII, Waldemar Łysiak, w jednej ze swoich książek stworzył hipotezę, że to była od początku do końca prowokacja, która miała skompromitować konfederatów barskich. Ta teza Waldemara Łysiaka nie podoba się historykom. Historycy są przekonani, że była to inicjatywa konfederatów.
Natomiast jest faktem, że ten nieudolny zamach miał fatalne skutki dla Konfederacji Barskiej. Dlaczego? Bowiem Stanisław August Poniatowski winą za zamach obciążył przywódców Konfederacji, których nazywał w listach do innych monarchów zbrodniarzami i królobójcami. W ówczesnej monarchicznej Europie zarzut królobójstwa był zarzutem bardzo poważnym. Popularność Konfederacji poza Polską gwałtownie spada. Sąd sejmowy, mimo próśb króla o wyrozumiałość, pod naciskiem Rosji, Prus i Austrii wydał bardzo ciężkie wyroki. Zamachowców stracono, a sam Kuźma to ten, który ułatwił królowi powrót do domu. To ten, który zaniechał eskortowania króla na miejsce spotkania zamachowców, którzy się rozproszyli, został skazany na wygnanie. Przeciwko zamachowi na Poniatowskiego występowały nie tylko kręgi monarchiczne, ale również iluminarze oświecenia, w tym Wolter. Dla Woltera zamach na Poniatowskiego miał być kolejnym dowodem polskiego fanatyzmu. Nie kilka lat i koloniści angielscy w Ameryce Północnej zdetronizują króla Anglii Jerzego i wtedy cała oświeceniowa Europa będzie kibicować kolonistom. A minie 20 lat i trochę i uczniowie Woltera stracą króla Francji w czasie Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Ale to wszystko wydarzy się później. Wtedy, w 1771 roku, przygniatająca większość opinii publicznej Europy jest oburzona tą nieudaną próbą porwania Poniatowskiego, tym domniemanym królobójstwem. Tym, co ostatecznie dobiło Konfederację, był pierwszy odbiór Polski. Wkroczenie do Rzeczpospolitej armii państw zaborczych, to już nie tylko wojska rosyjskie, które tu cały czas były, ale wkraczają wojska pruskie, wojska austriackie. W końcu maja 1772 roku odjeżdża z Częstochowy Kazimierz Pułaski. W ostatnim pożegnalnym rozkazie pisał: wziąłem oręż do ręki dla dobra publicznego. Dla niegoż złożyć go muszę. Związek trzech państw potężnych obejmuje nam wszelkie środki obrony, a sprawa, do której wplątany jestem, utrudniałaby mi przeprowadzenie dla was kapitulacji. Łączą was z moim nieszczęściem. Znam waszą gorliwość i waszą odwagę i pewny jestem, że gdy szczęśliwsze zdarzą się okoliczności do służenia ojczyźnie, będziecie takimi samymi, jakimi byliście ze mną. Pułaski ma świadomość, że na nim spoczywa odium tego właśnie królobójcy. Dlatego tak właśnie postąpił. 18 kwietnia 1772 roku oddziały Suworowa zdobywają Wawel, broniony przez konfederatów, którymi dowodzili francuscy oficerowie. 8 czerwca tegoż roku kapituluje Landskorona. Na początku lipca Tyniec, a 18 sierpnia Częstochowa. I właśnie kapitulacja Częstochowy, nieduważana za symboliczny koniec Konfederacji Barskiej. Książę Golicyn, który zajmuje Jasną Górę, kazał zniszczyć prochownię fortecy, uszczuplić zasoby arsenału. Przy okazji ograbiono klasztor bibliotek. Tak więc po 4,5 latach walki Konfederacja wygasa. Przywódcy Konfederacji udali się na emigrację. Niektórzy, jak Michał Pac, mieli już nigdy nie wrócić do Rzeczpospolitej. Niektórzy, jak Michał Kazimierz Ogiński, do Polski wrócili. Ogiński pojednał się z królem, miał swój udział przy uchwalaniu Konstytucji 3 maja. Wielu konfederatów poległo, wielu zostało zesłanych na Syberię. Sięgnijmy do opinii historyka. Stanisław Grodzicki tak podsumował swój wykład o Konfederacji Barskiej. Ale mimo wszystkich katastrofalnych wad politycznych i organizacyjnych, mimo swej niechęci do reform i przywiązania do mirażu złotej wolności, była Konfederacja Barska ruchem zasługującym na pozytywną ocenę. W swych różnych lokalnych ogniskach dla swych szeregowych uczestników była walką o niepodległość. Konfederaci prowadzili przez kilka lat niewypowiedzianą oficjalnie wojnę z Rosją. Tysiące ich ginęło w walce z okupującym Rzeczpospolitą wojskiem rosyjskim lub szło na Sybir.
I na koniec tych krótkich rozważań o Konfederacji Barskiej. Ostatnia zwrotka pieśni Konfederatów Barskich.